to? No, wydawało mi się, że... W końcówkach takich, że... To sobie odlecimy później, najwyżej. W jakąś stronę. Słuchajcie, coś tak buczy strasznie. Buczy? A teraz? Już teraz już się przestało. Uziemienie. Uziemienie, no. To my jesteśmy w tym drogu. Nie dość, że jesteśmy na żywo, to jeszcze... Już nie jesteśmy na żywo. Już nie jesteśmy na żywo. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, witajcie znowu w Krainie Cienia. Dobra, to teraz... Teraz będzie, to za będzie. Teraz będzie, tak... Tak a propos, tak... Chciałbym coś powiedzieć, co się mówi tylko dzisiaj, w ten konkretny wieczór. To powiem tak. I to naprawdę nie mówię na każdym koncercie. Remigiusz, podgrywaj tam, jak ci serce każe. Wierzycie, że nie mówię tak na każdym, bo pierwszy raz się spotykam. Kawałek pod tytułem Wyruszyłem nad morze. Ja zanim jeszcze zacznę grać ten utwór, to chciałbym... Normalnie chyba będę to robił na każdym koncercie akurat. podziękować z tej sceny, bo spotykaliśmy się fajnie. Cieszę się, że przyszedł Marcin Piotrowski ze Śródmieścia, że przyszedł Piotrek Rejda. Myśmy się już spotykali na tych spotkaniach z Grzechem i zawsze były jakieś takie fajne historie z tym związane. Dzięki Marcinowi mogłem zostać, że tak powiem, gwiazdą muzyki zjutubizowanej, nie? I świątecznej. Bo wspólnie coś robiliśmy, natomiast niedawno Piotrek Rejda z kolei przyniósł mi tę gitarę. Ona jeszcze nie jest taka do końca okrzesana. I no, to tak, ale to tak chcę, żebyście wiedzieli, jak wielki sens ma w ogóle spotkanie człowieka z człowiekiem. Jakiekolwiek. Prosisz się o następną? Nie, nie proszę się o następną. Mówię, że gdyby, że mówię, dla mnie jest bardzo ważną rzeczą spotkanie z drugim człowiekiem i to jest piękne. Akurat może nie w każdej dziedzinie bym się chciał spotykać, nie? Ale na niwie muzyki to bardzo chętnie. Dobra, to teraz utwór dla mnie ważny. Zresztą wszystkie, które śpiewamy chyba, nie? To są ważne. Zaraz życie. Już nie pytam. Donat mówił, że pytania zadawał jakieś różne. No Donata zwalasz, tak? No. To ja będę myślał też, żeby jakieś remigiusztowe pytanie później zadać. Nie mówił, że mam zadawać pytania. Widzisz, jakiś tak to... Macie się zarzucać pytania. Słuchaj, byłeś kiedyś nad morzem? Kurczę, czekaj. Chyba tak, byłem. A co wolisz, morze czy góry? Bo... Morze, góry. A, morze, góry, dobra. Ej, no. Kocham morze. Wypływuję i nurkuję. Skromniacha jest, nie? Taki nie chcę mówić. Nie ma mikrofonu. Jestem synem marynarza. Tak, to prawda. On jest synem marynarza. Jesteś synem marynarza. Niesamowite. Może zagramy. Dobra, to cieszę się Remigiusz, że kochasz morze, bo ja też kocham. I ostatnio głowę nawiedziły demony straszne i pojechałem nad morze, żeby je wyrzucić stamtąd. To jest ryzyko koncertu z żoną. I to jest ten kawałek, nie? Dla mnie bardzo ważny. Wyruszyłem nad morze, by oczyścić głowę. I nie szukam już tekstów. Słucham, patrzę, oddycham. Thank you.
stoję. Stoję, sikam i jeszcze raz oddycham. I jeszcze raz stoję i niczego się nie boję. Piachu nie macam, wody nie dotykam. Jestem piachem, jestem wodą, odpływam. Nawet niczego się nie wstydzę, odwiązuję się od przywiązań. Słucham, patrzę, oddycham. Cięższe o kamienie, lżejsze o myśli.